Dzień dobry Państwu, Łukasz Herejczak. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Marian Łysakowski, podróżnik, kolekcjoner dzwonków, pedagog. Można by wiele, wiele o panu rzec, prawda, panie Marianie? Proszę pana, pan kolekcjonuje dzwonki, prawda? Tak. Jak widać, my mamy tutaj trochę tego sprzętu. Proszę mi powiedzieć, bo to chyba często pan słyszy to pytanie, ale on jest pierwszym, który się nasuwa. Dlaczego akurat te dzwonki? To jest historia rodzinna, można powiedzieć. Pierwszy dzwonek był podobny do tego, w ogóle jest taki sam. Ten dzwonek wisiał przy moich sankach, ale w pewnym momencie to było w Zielonej Górze, moja mama zachorowała, powiesiliśmy z bratem taki dzwonek na hakach przy drzwiach i mama koniec sznurka miała w drugim pokoju, wołała nas, przyzywała, jak potrzebowała jakieś herbaty, lekarstwo, czy porozmawiać po prostu. I z tym związana jest taka historia po prostu rodzinna. Ktoś ode mnie chciał wziąć ten dzwonek. Ja powiedziałem, nie, to jest właśnie już rodzinna pamiątka. I od tego się zaczęło. I od tego dzwonka wszystko się zaczęło. Teraz ma pan ponad 700 w kolekcji, prawda? Z ilu krajów? Dzwonki pochodzą z 65 krajów świata. Natomiast ja sam byłem w 30 krajach. Pozostałe dzwonki to są podarunki, prezenty, pamiątki z podróży od moich przyjaciół, od moich kolegów pilotów wycieczek, od moich koleżanek, pilotek, od rodziny, od znajomych i od nieznajomych. A proszę mi powiedzieć, bo pan też zbiera te misy tybetańskie. Tutaj mamy właśnie takie jedną z tych mis. A jak z nimi się to zaczęło? Zaczęło się od tego, że mamy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze imienia Cypriana Kamila Norwida spotkanie turystyczne. I jeden z kolegów przywiózł misę tybetańską i zagrał na niej. Pomyślałem, że też taką misę muszę mieć. Wobec tego pojechaliśmy z synem do Warszawy przy ulicy Chorzej w sklepie tybetańskim. Kupiliśmy dwie misy. Ta jest mosiężna, ta jest stop ten. Jest złożony z 12 metali. Czyli z tej jeszcze można, tej można tak, jeszcze oczywiście zagrać? Oczywiście. Proszę posłuchać. Taką misę produkuje się z mosiądzu na gorąco 4 godziny, a tę misę 2 doby. Ona wymaga więcej pracy, bo ma zdobienie. Stop z 12 metali. Aha. I jeszcze taką misę można uruchomić w ten sposób. Bardzo taki ciekawy, przyjemny dźwięk. A proszę, pan już nie pierwszy raz jest u nas, jeszcze pan był u nas kiedyś właśnie w wydarzeniach, ja bym poprosił o ten materiał, teraz będziemy sobie rozmawiać, to będzie leciało w tle. Tam też są zdjęcia pana dzwonków. Proszę mi powiedzieć teraz. Takim ulubionym dzwonkiem jest, proszę państwa, ten dzwonek. To jest dzwonek już ze świętym Janem Pawłem II. Kupiłem go rok temu, jadąc jako pilot pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. To było 8 dni wspaniałych przeżyć na terenie Włoch, Watykan, Rzym i wiele jeszcze. Asyż, Padwa, Monte Cassino i jeszcze wiele innych miejsc. Werona również. I tu jest święty Jan Paweł II. I to jest dla ulubione. Mnie to jest bardzo, bardzo ważny, no, najważniejszy dzwonek obecny. Brzmi tak. Tu obok jest dzwonek ze Stanów Zjednoczonych, Happy Holiday. Tu jest dzwonek z Bułgarii, owczy. Tu dzwonek z Japonii, to mój profesor, znakomity geografii, właściwie ekonomista turystyki, przywiózł mi z Tokio. Tu jest z Rumunii dzwonek od tancerza, który urwał go od swojego buta i podarował mojej żonie. To ten. A ten jest ze Szwajcarii. Byłem w Szwajcarii i kupiłem go sobie. Tu jest z okiem proroka dzwonek. Turcy twierdzą, kupiłem go w Ankarze, stolicy Turcji. Turcy twierdzą, że jak jest oko proroka i dzwonek, to już temu domostwu nic nie zaszkodzi. Żaden demon, żaden zły duch. Tu jest dzwonek wietrzny z Singapuru, to kolega mi przywiózł. Wietrzny dlatego, że jak wiaterek powieje,
dzwonek dzwoni i chroni domostwo przed złymi duchami. To jest dzwonek z Indii, a to jest dzwonek ze Świeradowa. Żona kupiła mi za całe 5 zł. A to jest dzwonek z Grecji. Także tych dzwonków. Tu w środku jest jeszcze janczar chiński. To podarowano mi w Szawnie Zdroju. I brzmi to tak. A to jest, rozumiem, że specjalna konstrukcja, na której pan pokazuje te dzwonki, bo pan wiele wystaw ma pan z tymi dzwonkami. Między innymi w muzie jeszcze do dzisiaj można by zobaczyć pana dzwonki i rozumiem, że pan sam to budujesz, aby pokazywać te dzwonki, tak? Oczywiście, proszę państwa, po prostu nie mogę w rękach trzymać 10 dzwonków, a jak są na takim fajnym stelażu, to jest po prostu wieszak na apaszki i wziąłem go sobie. I w ten sposób eksponuję, a powiem, że byłem w ponad 100 miastach z moimi dzwonkami, a wystawę moich dzwonków, aktualnie wystawa, która jest w muzie, to już jest 19 miasto, w którym wystawiałem dzwonki. No jest tego sporo. A proszę wam powiedzieć, bo ma pan bardzo nietypowe hobby. Jak ludzie reagują, jak pan mówi, opowiada o swoim hobby, o tym, że zbiera pan dzwonki? Proszę pana, i proszę państwa, szanowni państwo, mieszkańcy miasta i okolic. Chcę powiedzieć, że z wielką sympatią. Ja na każdą wystawę zabieram duży zeszyt A4, stukartkowy. Jeden już mam zapisany, drugi zostawiłem w muzie, żeby tam się zwiedzający wpisali. Z wielką sympatią i radością, bo te dzwonki przynoszą naprawdę fajne dźwięki. Dzwonki również, tak jak misy tybetańskie, służą do leczenia dźwiękiem, czyli tak zwana dźwiękoterapia. I ludzie nie patrzą na mnie jak na dziwaka, tylko często jak są na wernisażu mojej wystawy, w muzeum czy w bibliotece, wpisują się, bardzo fajnie, jestem pod wrażeniem, jestem zrelaksowany, jestem wypoczęty, wiem, co już teraz będę zbierać. Takie są po prostu opinie ludzi i są zadowoleni. Nawet niektórzy mówią, miałem wielki stres, jak pan zagrał na misach, jak pan zagrał na dzwonkach, to właśnie, bo to jest takie, te miejsca są takie relaksujące, ten ich dźwięk, taki, on jest bardzo uspokajający. Dokładnie. Ja jeszcze chciałbym, gdyby można, oczywiście. To ja chcę powiedzieć, że jestem rowerzystą, jeżdżę na rowerze. Tu jeszcze taki dzwonek. Dzwonków rowerowych mam ponad 30. Mam dzwonki obrzędowe. To jest z Indii. To jest dzwonek też obrzędowy z Indii. Od ofiarodawcy, którego nie znam. Przez kogoś mi przekazał. To jest dzwonek ze Świebodzina, który kupiłem w sklepie meblowym, w komisie meblowym i teraz chcę pokazać, że można go też tak uruchomić. Jak misę. Albo na przykład taki dzwonek. To są specjalne kołki. Mikrofony się tam chyba zburzą. Albo na przykład taki dzwonek prosto z Indii też. Ale kupiłem go na Winobraniu w Zielonej Górze, bo tam mieszkam i kupiłem go, pierwsza cena była 85 zł, ostatecznie kupiłem go za 40 zł. Ja po prostu dobieram dzwonki pod kątem dźwięku. Aha, czyli jak pan chce kupić dzwonek, najpierw pan słucha. I potem negocjuję cenę. Jak byłem w Indiach, negocjowałem cenę 20 parę minut, pierwsza cena była 5 dolarów, a ostateczna za 3 dzwonki zapłaciłem 1,5. I proszę posłuchać, że ten też się tak uruchomić da. Czyli to nie jest tak, że pan po prostu wybiera te dzwonki na podstawie wyglądu, tylko na podstawie dźwięku, tak? Tak, powiem tak. Najważniejszy jest dźwięk. I właśnie wspomniałem o Indiach. Byłem w Agrze jako pilot wyprawy trampingowej. Byliśmy w Indiach przez Iran, Afganistan, Pakistan. 40 dni podróży. Kupiłem w Agrze ten dzwonek. No mówiłem, pierwsza cena 5 dolarów, ostatecznie ten i dwa inne. Kupiłem za 1,5 dolara, ale już wiedziałem, jak się handluje na wschodzie. I jako pilot wycieczek, bo wielokrotnie i dużo wycieczek prowadzę i młodzieżowych, i dziecięcych, i szkolnych, i seniorów, dzwonię. W pewnym momencie jeden pan w autobusie w Zielonej Górze przed wyjazdem do Włoch na długą wycieczkę mówi, proszę pana, ja nie jestem żadnym baranem, nie będę biegał za pana dzwonkiem. Ja mówię, nie o to mi chodziło. Po prostu jak pan się zgubi, niech pan słucha dzwonka. No chyba, no ale nie, daj pan spokój, ja jestem starym turystą. Wracamy do Zielonej Góry, pod palmiarnią w Zielonej Górze, notabene zapraszam. Palmiarnia jest piękna, wysoka, piękne krzewy i ryby tam są, i krzaki, i palmy. I on podchodzi do mnie po wycieczce, 9-dniowej pięknej wycieczce we Włoszech. On mówi, panie pilocie, chciałem pana przeprosić, gdyby nie pana dzwonek, 3 razy bym się zgubił.
Czyli jednak się... Jeszcze jedno tylko pokażę, bo to jest ten dzwonek czterech ewangelistów. To tak na sam koniec, bo tak, już nam czas niestety się kończy. Czterech ewangelistów, też pierwsza cena 55 zł. Kupiłem go za 30, a dałbym 150, bo posłuchajcie, jak to brzmi. I jeszcze można go tak uruchomić. No i tym miłym akcentem zakończymy dzisiejsze właśnie nasze spotkanie. Dziękuję panu serdecznie, że pan przyszedł. Moim państwa gościem był Marian, pan Marian Łysakowski. No niesamowity człowiek i przede wszystkim kolekcjoner dzwonków i mis tybetańskich. Dziękuję panu serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy państwu za uwagę.